to uświadamiamy sobie, że my dzisiaj w tym bardzo dziwnym czasie, tak pod względem katechetycznym, jak i pod względem społecznym, stajemy niczym Pawłem i Sustenos. Stajemy się tymi, którzy przekazują prawdę Bogu. Od tego zaczęło się dzisiejsze pierwsze czytanie. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat do Kościoła Bożego w Koryncie. I moglibyśmy tak wymienić wasze imiona i powiedzieć, do której szkoły idziecie głosić tę właśnie Ewangelię. Jak Paweł i Sostenes. I chyba tego nam dzisiaj najbardziej trzeba. Nie jakichś wysublimowanych debat i dyskusji na poziomie akademickim, na poziomie głównego inspektora sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, tylko takiego fundamentalnego głoszenia Ewangelii tym, do których zostaliśmy posłani. Do tego będziemy mieli jeszcze szansę za chwilę wrócić. I dzisiejsza Ewangelia. Gdyby ktoś rok temu nam powiedział, że słowa czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie, będziemy mogli odnieść do czegoś innego niż do czasów ostatecznych, to byśmy się pewnie głęboko zastanowili. Ale mając doświadczenie epidemii, pandemii, te słowa zupełnie inaczej przyjmują w naszym uszach. I tym bardziej te słowa nas prowokują do tego, byśmy byli gorliwi w głoszeniu tej Ewangelii. By przypadkiem nas nie dotyczyły słowa, te ostatnie słowa, tam będzie płacz i zgrzytanie za to. Na czym oprzeć to nasze głoszenie Ewangelii? Wydaje się, zwykle mówi się o dwóch filarach, na których stoi Kościół. Słowo Boże i liturgia. To prawda. To widać po celebracji Eucharystii. Stół słowa, stół Eucharystii. Tego wszystkiego uczycie dzieci w szkole. Nie będę się powtarzał. Kiedy jednak w 2012 roku inaugurowaliśmy rok wiary, do katedr w diecezjach polskich zostały wniesione trzy księgi. Nie wiem, czy pamiętacie to. Księga Pisma Świętego, Katechizm Kościoła Katolickiego i dokumenty Soboru Watykańskiego II. I uważam, że to jest bardzo trafne przypomnienie dziś, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak na nowo głosić tę samą Ewangelię. Bo jeżeli sprawicie sobie taboret, który będzie miał trzy nogi, to on nigdy się nie będzie chwiał. Nasze nauczenie, jeżeli oprzemy na tych trzech filarach, to nigdy się nie będzie chwiał. Na temat Pisma Świętego chyba nie ma sensu zbytnio się rozwodzić, kiedy przygotowując się do spotkania z wami, rozmawiałem z księdzem dyrektorem i wspomniałem mu właśnie o tych trzech filarach, o których będę chciał do was mówić, to on powiedział, na temat dowartościowania Pisma Świętego w katechezie to chyba nie trzeba mówić. Bo dzieci te katechezy, które głosicie na temat Pisma Świętego, ogromnie lubią. I rzeczywiście ksiądz dyrektor ma rację. Więc pozwólcie, że ten punkt nieco pominę. Natomiast skupię się na katechizmie Kościoła Katolickiego. Dziś wspominamy Monikę, jej syn tak mówił na temat symbolu wiary. A można powiedzieć, że katechizm zawiera tenże symbol wiary. Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliśmy wszyscy razem i który wyznaliście jeden po drugim, jest słowami, na których opiera się
jak na stałym fundamencie wiara Matki Kościoła. A fundamentem tym jest Chrystus. Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i w sercu waszym zawsze powinniście zachowywać, co powinniście na łożach waszych odmawiać i o czym myśleć na placach i miejscach publicznych, o czym także i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypa. Tak mówił w kazaniu, jednym ze swoich kazań ogólnych. Trochę chyba w ostatnich czasach brakuje nam katechez upartych na symbol wiary. Trochę brakuje nam katechezy opartej wyraźnie na fundamentach pokazanych przez katechizm Kościoła Katolickiego. I nie mówię tu tylko o katechezie prowadzonej w szkole, ale również katechezie parafialnej, homiliach. Jak mało dzisiaj słyszy się homilii, tak zwanych homilii katechizmowych, w których przypomina się podstawowe prawdy. Nawet nie wiecie, kochani, jacy byli zaskoczeni klerycy, kiedy na jednym z egzaminów zadałem im pytanie, proszę wymienić główne prawdy wiary. Takie uczyli. Pomocowali się, ale dali radę. 10 przykazań. 5 przykazań kościelnych. To są te filary, w które myśmy uwierzyli, które kształtowały nasze życie i które powinny być punktem odniesienia również dla naszego przepowiadania, dla naszej katechezy, szeroko pojęte. A zatem musimy zacząć wracać do wartości wiary pojmowanej jako treść przekazywanej wiary. Uczynię to w pewnej aluzji do najkrótszego bodaj kazania, o jakim w życiu słyszałem. Kiedy to w nocy zmartwychwstania Pańskiego jeden z kapłanów wyszedł i pozdrowił wszystkich: Chrystus zmartwychwstał. Cały Kościół gromko odpowiedział: prawdziwie powstał. Tylko czy ty w to wierzysz? I zszedł za to. Nie wystarczy usłyszeć. Nie wystarczy nauczyć się na pamięć. Trzeba w to uwierzyć. A zatem wiara to nie tylko zapamiętanie określonych treści. Wiara to akt, w którym my te treści pokazujemy jako prawdziwe. I wreszcie wiara to postawa, trwała postawa. Nie tylko chwilowe pokazanie treści wiary w czasie prowadzonej katechezy, w czasie głoszonej homilii, ale postawa w każdej chwili, w każdej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Kolejna księga, która wtedy została wniesiona, a o której może dzisiaj trochę zapominamy, to dokumentu Soboru Watykańskiego II. To znak wprowadzenia w życie zarówno treści Słowa Bożego, jak i wyznawanej wiary. One powinny nas tym bardziej dzisiaj inspirować do tego, byśmy na nowo stare rzeczy głosili. Bo to jest prawdziwa nowa ewangelizacja. Ewangelia się nie zmienia, ale sposób naszego mówienia o Ewangelii może się radykalnie zmieniać i powinien się zmieniać i trzeba by się zmieniać. Sami doświadczyliście tego, prowadząc zajęcia online.
Ja nie wiedziałem w ogóle, że tak można. Sam przez od marca prowadziłem wykłady, ćwiczenia, seminaria, różnego rodzaju konferencje, wszystko przy komputerze. On mnie chyba bardziej znienawidził niż ja. Mówię o komputerze. Wolałbym już naprawdę chodzić i na piechotę iść do Wrocławia, żeby już nie siadać do tego komputera. Ale cóż, nowa sytuacja wymaga nowych rozwiązań. Nowe otwarcie roku będzie wymagało nowych rozwiązań z waszej również strony. I te dokumenty soborowe mają nas inspirować do tego, byśmy nie traktowali wiary jako skostniałej rzeczywistości. Tak jak to próbuje nam się współcześnie wdrukować, że my jesteśmy za ściankiem, że my jesteśmy ciemnotą, że my wierzymy w coś, co było domeną średniowiecza. Otóż nie. My wierzymy w to, co jest niezmienne, a ciągle nowe. My wierzymy w to, co daje siłę naszemu życiu. My wierzymy w to, co jest wartością naszego życia. Stąd, moi drodzy, ta moja zachęta do was, byście w taki nowy sposób spoglądali na ten fundament, którym jest Słowo Boże. Przepisując go na wiarę jako, nie tylko jako akt, ale jako postawę. I byście ciągle na nowo odnajdywali sposoby głoszenia tejże prawdy. Wspomnienie dzisiejszej świętej Moniki,